Witam serdecznie, z tej strony Oskar Bravo 020, Polska Północno-Zachodnia, QTH Kołobrzeg, stacja mobilna. Proszę, jak ja tam dochodzę do Białej Podlaskiej. No już jestem, Oskar Bravo 020, Oskar Bravo 020, łamane przez mobil, stacja mobilna. Ja teraz powinienem lepiej wychodzić, bo wyjechałem z takiego parku, lasu, coś takiego. Teraz jestem w miarę na otwartej przestrzeni. Proszę, Biała Podlaska, mikrofon dla Ciebie. Moje imię Tomasz, QTH Kołobrzeg, Oskar Bravo 020, łamane przez mobil, stacja mobilna w ruchu. Proszę Twoje imię podaj. Tak, Roger, potwierdzam, stacja mobilna, łamane przez mobil. Biała Podlaska, czy jesteś jeszcze na częstotliwości? Tak, jesteś. Mobil się odbiera, 767, Bravo Delta 429. Bravo Delta 429, poczekaj moment, skończę z Białą Podlaską i poproszę Cię 5 kilo niżej. Biała Podlaska, prosiłem o imię, QTH Kołobrzeg, stacja mobilna prosi. Bravo Delta, zapraszam, 5 kilo niżej, 405. Przechodzę. 37, Bravo Delta 429, jestem. Witam kolego serdecznie, Bravo Delta 429. Ja tą rozmowę, rozumiesz, nagrywam na telefon, moje imię Tomasz, 161, Oskar Bravo 020, łamane przez mobil, QTH Kołobrzeg. Raport dla Ciebie, jak mi się pokaże, spojrzę na wyświetlacz, bo w tej chwili kieruję, to Ci podam później. Tutaj mój kolega trochę mnie to zagłusza, bo na 415 został. No, bardzo ładnie. Robert, Biała Podlaska, moje imię, 167, Bravo Delta 429. Bardzo fajne warunki, tam z Kołobrzega to Cię kurczę dobrze słychać, bo tylko troszeczkę to jest taki podmiot, bo to jest tak Santiago, wiesz, 0 do Santiago 5, modulacja od 4 do 5. Niemniej jednak słychać Cię tutaj kurczę bardzo ładnie. No, powiedz nam z mobilu, bo ja mam tę stację i bazową i mobilną taką właśnie. No już Ci mówię, Biała Podlaska, raport dla Ciebie Tomasz, 5-4, radio 5, Santiago 4, a ja co ja mam w mobilku? Ja mam prezydenta Lincolna, tak jak ten, jak Ty, do tego mikrofon Panda M432MT Mike Tango i do tego antena prezydent Texas, dziura w dachu, wywalona dziura w dachu i 30 whisky w antenę, tak jak fabryka dała. Prosiłbym jeszcze o Twoje imię, moje imię Tomasz. Okej, Tomku, przyjąłem wszystko. Moje imię to Robert. Robert Niku teraz. No to ja mam też taki zestaw z tym, że wiem, że w domu mam mikrofon, KTO 452, ten taki nowszy, taki nie wiem, daj matce na wysokości 11 metrów. Mam też tutaj starego też. Z tego Jabłońskiego. No dziękuję Robercie. Słuchaj, zapraszam jeszcze 5 kilo niżej, bo ktoś mi tu weszedł. Jeszcze 5 kilo niżej. A
Robert, Biała Podlaska, czy jesteś? Tak, jestem, odbiegam się tutaj, też odbieram się ładnie. No rozumiem, rozumiem. Powiedz mi, jak tam pogoda u was w Kołobrzegu, a jeszcze jakbyś w Kołobrzegu, w Białej Podlaskiej, bo u nas w Kołobrzegu to słońce wyszło fajnie, fajnie świeci, bez wiaterku. A jeszcze bym prosił, jeśli jesteś w stanie mi podać, kolegi znak, co był na 415, przed tobą, co z nim rozmawiałem, bo ja ten filmik nagrywam, wrzucę na YouTube, to byście byli we dwóch na filmiku. Jeden na początku, ten kolega, który tam był na 415, a potem ty tutaj, nie? Prosiłbym jeszcze raz 161, Alfa Tango i chyba 415, jeśli dobrze zrozumiałem, tak? Alfa Tango 3, 4, 5. Roger, Roger, 3, 4, 5. Twój znak mam na początku, rozumiesz, ten, na początku naszej rozmowy. Także będzie filmik na YouTubie po wpisaniu mojego znaku 161 Oscar Bravo 020. Będzie filmik i będzie zatytułowany DX161 i kolegi znak i twój znak, tak jak w kolejności to szło. Proszę, Robert, mikrofon dla ciebie. Okej, to taki kolega dzwoni, poczekaj chwilę, bo zaraz. Okej, to teraz powiedz, tutaj była właśnie jakaś tam nakładka była. To na YouTube będzie, tak? Będzie na YouTube filmik? Tak, Roger, Roger. Będzie na YouTube filmik i tak jak mówiłem, mój znak, DX, mój znak, znak kolegi i twój znak. Okej, nie ma problemu, także popatrzymy, zobaczymy, dzięki. Dzięki tutaj za filmik, zawsze to jest, kurczę, wiesz, fajnie jak się gdzieś tam posłucha, jak się leci w eter, prawda? Także elegancko, zły 30 stopni, u nas jest tutaj cieplutko, słońce świeci, kurczę, wiatru pewnie prawie nie ma, także wiesz, jest piękne lato tu na wschodzie, nie? No u nas też ładnie, wiesz, tutaj dzięki koledze, z którym wracam z radioklubu, bo też już przepraszam, że ja tak długo przeciągam, ale ja jestem w trakcie ruchu i teraz musiałem zmienić pas i tak dalej, to troszeczkę mi wiesz, zajmuje, a muszę jeszcze uważać, tutaj kolega nagrywa. Wracam z radioklubu, bo też już licencję zrobiłem na KF-y. No i taka mobilówka, no to wiesz, to zawsze mnie to bawiło i tak dalej, nie? A filmik, tak jak mówiłem, będzie. Teraz raport dla ciebie się poprawił. Masz 5-5-3-5-3, ale bardzo głośna, wyraźna modulacja. Proszę, Robert, dla ciebie. Rozumiem. No teraz takie QSB wystąpiło, rozumiesz? Ja tu wjechałem na CPN, być może dlatego mam tu zakłócenia takie większe. No ale tam coś tam zrozumiałem. Robert, słuchaj, bo to też u mnie przysiadło w tej chwili, ja już Cię praktycznie nie rozumiem, praktycznie nie jestem w stanie odczytać Twojej modulacji. Także jak mówiłem, zapraszam na YouTube, dzisiaj wrzucę ten filmik, to w nocy, także jutro rano na pewno powinien być. To dziękuję serdecznie dla Ciebie i dla kolegi za miłe QSO, do usłyszenia w przyszłości. Także dziękuję, 73 dla Ciebie.